Plac Kościuszki, dawny areszt, budynek przy ulicy Przemysłowej oraz Pałac Cukowskich zmieniły się w plan filmowy. W sobotę od samego rana trwały tam zdjęcia do filmu dokumentalnego o życiu Leona Rospędowskiego. Kręcono sceny egzekucji mieszkańców Leszna i regionu z 21 października 1939 roku. Za reżyserii odpowiadają Piotr Świdziński oraz Leszek Szabłowski. Statystami byli mieszkańcy i mieszkanki Leszna. Aktor członkowie grupy rekonstrukcyjnej Szkoły Kryptologów z Lubonia pod kierownictwem Anity Plumińskiej-Mieloch. Wśród statystów znalazł się Andrzej Samolewski, wnuk rozstrzelanego powstańca wielkopolskiego Stefana Samolewskiego. Film o życiu Leona Rozpędowskiego powstaje 50 lat po jego śmierci w ramach celebracji w Lesznie roku jego imienia. To właśnie egzekucja z 21 października jest jedną z kluczowych scen filmu, jako że zdjęcia tej zbrodni zachowały się właśnie dzięki Rozpędowskiemu. Poza scenami z 21 października kręcono też te ze znalezienia klisz. W budynku przy ulicy Przemysłowej 10 urządzono mieszkanie Rozpędowskiego, w tym pokój Stefana Szygi, policjanta, u którego Rozpędowscy, ojciec i syn, znaleźli klisze z rozstrzelania, których kopie wykonano w zakładzie fotograficznym Radomira Kochowicza. Właśnie te fotografie Rozpędowski przechował aż do końca wojny i później przekazał Służbom rozliczającym zbrodnie hitlerowskie. Fragment filmu dokumentujący egzekucję na placu Tadeusza Kościuszki ma zostać zaprezentowany 21 października w rocznicę tego wydarzenia.